Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale, witam w kolejnym odcinku Przeczytane z Biblioteki. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, skomentowania, polubienia lub udostępnienia. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami, będziecie wiedzieli, co można wypożyczyć w naszej bibliotece w Bielsku-Białej, a także będę wiedział, że co myślicie o danych pozycjach, które przeczytałem. Dziś chciałbym poświęcić moją uwagę książce Star Wars The Mandalorian. Jest to adaptacja serialu o tym samym tytule, dokładniej pierwszego sezonu. W książce też są zawarte sceny z tego serialu, znaczy zdjęcia. Takie troszeczkę streszczenie. Ci, którzy oglądali serial, znają fabułę tego, że tak myślę, serialu, tego dzieła. Generalnie skrótowo mamy tutaj Mandalorianina, który jest łowcą nagród i dostaje zlecenie. W zleceniu okazuje się, że miał przyprowadzić klientowi dziecko, czyli powszechnie na niego się mówi o Baby Yoda. Jak nie trudno się domyślić, Mandalorianin zmienia zdanie, przestaje wykonywać do końca to polecenie, czy to zlecenie i postanawia wziąć to dziecko w opiekę. I generalnie na tym skupia się zarówno serial, jak i ta książka. Ta książka jest przełożeniem praktycznie 1 do 1, jeżeli chodzi o serial. Nie ma tu praktycznie żadnej wartości dodanej. Są generalnie te same opisy, to ta sama historia skrótowa. Jeżeli chodzi o takie walory techniczne, książka ma jakieś 200 parę stron, 208. Czcionka jest bardzo przyjemna w czytaniu, jeżeli chodzi o wielkość. Książeczka jest lekka, miękka oprawa, fajny grzbiecik. Przyjemnie się czyta, bez żadnego, nie jest też ciężka, bo czasami niektóre książki są bardzo, bardzo ciężkie i przez to nieporęczne. Jeżeli chodzi o samo język, czy sam styl pisania, jest w porządku, nie jest to nic wybitnego, gdyż w ogóle adaptacje jakiegoś materiału filmowego, zarówno czegoś, co jest serialem pierwotnie, jak i filmem, to jest bardzo, bardzo trudna sztuka. Jeżeli chodzi o tę książkę, nie zauważyłem tutaj żadnej wartości dodanej w porównaniu do serialu. Ja serial oglądałem, więc miałem takie porównanie, to było w zasadzie przypomnienie sobie tego serialu. Wydaje mi się, że serial był lepszy po prostu, bo niektóre sceny, niektóre kadry, miejsca, to po prostu serial bazował na tym, że pewne rzeczy było fajnie zobaczyć po prostu. Gdzie tą książkę wypożyczyłem? Ja ją wypożyczyłem w chwili na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja. I komu mógłbym ją polecić? Przede wszystkim fanom Gwiezdnych Wojen. Tym, którzy chcą przeczytać wszystko, co wyszło z Gwiezdnych Wojen, to jak najbardziej nie czyta się tego źle. To nie jest zła lektura w żadnym wypadku. Po prostu nie ma żadnej wartości dodanej w porównaniu do serialu. Jeżeli chodzi o to, kto jeszcze? No, jeżeli ktoś nie widział tego serialu, też spokojnie sobie może przeczytać, bo fabuła jest moim zdaniem jasna i klarowna. Nie wymaga wiedzy serialowej, nie wymaga oglądania serialu najpierw. Jeżeli chodzi o to, co mówiłem, jak mamy wartość dodaną, jeżeli chodzi o coś, co jest adaptacją książkową jakiejś fabuły filmowej bądź serialowej. Tutaj mam swoją własną książeczkę z Gwiezdnych Wojen. Jest to adaptacja książkowa części trzeciej Zemsty Sithów na podstawie opowiadania scenariusza George'a Lucasa. I ta książka ma dużo wartości dodanej w porównaniu do filmu. Ja tę książkę kupiłem dawno temu, chyba 2005 rok, ale nie pamiętam, jaki to jest rok. Data wydania 2005. Tak. 2005 albo 2004, czyli naprawdę książka już ma swoje lata. Ale ta książka, w przeciwieństwie do Mandalorianina, dużo dodaje do opisów, do tego, co było przedstawione w filmie. Jakby wzbogaca to doświadczenie, chociażby poprzez perspektywę Anakina. Tutaj mamy, jak to być, rzeczy, które mi najbardziej się podobały, czyli jak to być Anakinem Skywalkerem, czy w ogóle fajne podkreślenie przyjaźni Obi-Wana i Anakina. Czegoś, czego w filmie niestety zbyt dobrze nie było widać. Tylko, że za to ta książka ma dużo mniej przyjemny druk do czytania. Widać, że jest taki mniejszy. Nie wiem, czy jest dostępna. Możliwe, że jest dostępna w bibliotece, musicie sprawdzić sami. Natomiast jeżeli chodzi o to, to można spokojnie się udać do
Biblioteki na Siedlu Słonecznym przeczytać. Fajna, sympatyczna lektura. Nic wybitnego, ale też nic złego po prostu. Zachęcam do odwiedzania biblioteki i oglądania kolejnych materiałów na moim kanale. Będę recenzować zarówno książki, jak i komiksy, które przeczytam wypożyczone z biblioteki. To wszystko na dziś. Trzymajcie się. Cześć.